Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym już chwilę po przerwie odcinku o Eleli z Metalem. Dzisiaj mamy podwójny unboxing kostek i nie tylko kostek z Fasttech. Mam tutaj dwie paczki, zostały wysłane w odstępach 3 dni. Niedługo przy okazji, taka informacja, niedługo przy okazji wrzucę filmik z zawodu w Bielsku-Białej. Trochę tam nagrałem ułoże, niektóre słabsze, niektóre gorsze, lepsze, niektóre gorsze. No i tak jak już teraz widzicie, robimy unboxing. Paczki zostały wysłane w odstępach 2 albo 3 dni, czyli prawdopodobnie zostały wysłane tym samym statkiem, czy nie wiem, czy to leci, czy to płynie, chyba tak długo to płynie. Dobra, odpakujemy jedną, odpakujemy drugą. Możecie zgadywać, co się tam znajduje. Nie chcę nic zepsuć, więc bokiem będę ciął. Okej, tu można ciąć. Okej. Jeden użytkownik, któremu sprzedałem kostkę kostkę Mirror, Mirror i 2x2 Cyclone Boys, chciał, żebym pokazał, jak pakuję jego paczkę, więc tutaj mam dwie kostki i tak się pakuje paczkę twoją. Okej, to by było na tyle i teraz zrobimy unboxing. Ho ho ho, jakie to duże. Zaraz wam pokażę, co to jest. Tutaj mamy jakiś tam rachuneczek, to i coś tu jest twarde, nie, jednak nie. Tyle z pierwszej paczki, zaraz przejdziemy do omówienia. A z drugiej paczki więcej kostek, nie tylko kostek. Tutaj Dian i sporo smarów. Zaraz coś o nich powiem. Tutaj mamy rachuneczek jakiś tam, podsumowanie. Tutaj też podsumowanie. Fajnie. Dobra, jedziemy na szybko. Dzisiaj takie słabe światło trochę, ale okej. A więc tak, mam tutaj 6 smarów Maru, z czego 3 są dla kolegi, który je zamawiał. No to stwierdziłem, że się dołożę i też zamówiłem 3. I te 3 smary będę miał do sprzedania, bo mój jeszcze się nie zużył. I będą u mnie do kupienia po 9 zł. Jeszcze będę zamawiał około 15 sztuk, więc będzie taniej i wtedy będziecie mogli kupić 2 razy taniej niż jest u magicznej. U magicznej są po 16 zł za sztukę. Więc jakbyście chcieli, to piszcie do mnie, mam chwilowo 3 smary na sprzedaż w cenie 9 zł. Kostki zostawimy na koniec i przejdziemy najpierw do tych ciekawych rzeczy. Mamy tutaj karabinek. Jest to jakby plastik, ale pisało, że wytrzymałość ma 80 kg nacisku. Całkiem fajnie wygląda. Było jeszcze kilka innych kolorów. Coś tu się przycina. Albo jest ten jakby taki kształt bezpieczeństwa, żeby się nie wysunął. Myślę, że fajna rzecz. Zawsze fajny, żeby przypiąć do plecaka czy do czegoś tam. A że akurat się wspinam, to będzie fajna zabawka. To już mamy tu. I teraz przejdźmy do tego. Co to może być? Otóż jest to bidon. Bidon taki trochę śmieszny. Tutaj jest przy okazji zatyczka do niego. Zaraz sobie przymierzę. Coś w tym stylu. I dlaczego zamówiłem akurat taki śmieszny bidon? Bo ten bidon wygląda jak kulka. I teraz ma pojemność chyba 250 ml, a jak sobie go otworzę, dziwnie, dobra, jak sobie go otworzę, to on ma 400 ml. Jakie fajne. O, śmiesznie to wygląda. O, tu się jakoś to wczepia, jest. I teraz bidon mieści 400 ml, czy 450. I
całkiem fajnie wygląda. Można go zamknąć. I sprawdźmy dzióbek. Działa wszystko super. Mam nadzieję, że mi się przyda. Bo akurat sobie rozwaliłem taki fajny z IKEA. To jest jedna, tu jest druga. Sprawdźmy, czy też działa. Nie wiem, jak to się przekręca. O, właśnie. I ciągniemy. Łohoho. Faktycznie trzeba to najpierw otwierać, żeby otworzyć, bo gdzieś tam wypieprzyłem resztę. Sorry za słownictwo, ale tak. O, znalazłem. Dobra. Tutaj się zaczepia. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy jest to szczelne, bo wygląda trochę śmiesznie. Tutaj się jakoś tak. Ok. No. Myślę, że taki fajny gadżet. Dobra. A tu nawet pisze close, open. Ok. I teraz przejdziemy do kostek. Może zaczniemy od jak największej. Mamy tutaj Diana Zanchi na czarnym. Te dwie kostki są dla kolegi. I jedna kostka jest dla mnie. Pudełeczko każdy zna. I sprawdźmy. Ho, ho, ho. Dawno nie miałem takiego fajnego Diana w rękach. Wyregulowany jest całkiem dobrze. Oj, strasznie luźno. Dobra. Mega pop. Ale widać, że jest mocno nasmarowany. Budowa standardowa, nie ma co pokazywać. Łoch, aż się topię w tym smarze. Dobra. O, parit. Umiecie go rozwiązać? Bo ja nie. Chodzi całkiem przyjemnie. Dobra, to jest jedna kostka. Przejdziemy do kostki Diane 2x2 na białym plastiku. Też dla niego. Sam mu doradziłem, żeby wziął na białym, bo kostki lepiej chodzą. I zobaczymy. Też jeszcze nie miałem białej w rękach. Tu mamy naklejki. O, ludzie. Ale muli. W ogóle sucha taka strasznie. I chyba nawet skręcona. O Boże. Czekajcie, tu gdzieś miałem mój smar silikonowy. O, jest. I po tym smarze Diany chodzą, 2x2 Diany chodzą naprawdę świetnie. Więc sprawdźmy. No, ta ściana już lepiej. O, już się powoli rozrusza. Jeszcze trochę. No. Już chodzi w miarę. Chyba jest strasznie skręcony. No, strasznie skręcony, to tego już nie będę regulował na kamerze. Nauczyłem się przy okazji Ortegi, wam powiem. Oj, oj, oj. Co to było? Pomieszałem. Aha, bo tu czarny jest, a ja sobie zapomniałem, że nie zielony. Dobra. Dobra, kostka strasznie muli, jest skręcona, ale to się już da załatwić. Ale i tak jest to jedna z najlepszych kostek, jak nie najlepsza. Dobra, jeszcze jedna kostka. Jak widzicie, po pudełku jest to Diane 50 mm na białym plastiku. Może mi się przydać do one handa, ale jak na przykład mi nie przypasi do gustu, nie przypadnie do gustu, to będę go miał na sprzedaż w granicach 30-35 zł. Pudełeczko całkiem ładne. Taka atrap porównywalna do dużego Diana. Też kostka sucho chodzi. Ale tego rozmiaru jeszcze nie miałem w rękach. I naprawdę jest on taki przyjemny dla oka. Bardzo wygodnie się go trzyma. Taki malutki. Właśnie on, dużo ludzi go do one handa używa. I dużo ludzi szuka takiego tylko, że czarnego. Więc nie wiem, co oni... Co ludzie w tym widzą, w czarnym. No, kostka chodzi, powiem wam, całkiem. Na razie jeszcze nie ścina tyle, ale jak się wyreguluje, to będzie ścinać. A, i taka informacja przy okazji. Diana 42 mm czarnego będę miał, czy mam na sprzedaż.
Nieważne skąd go mam. Nie mam go tutaj przy sobie, więc go nie pokażę. No i sorry, że tak filmik się przedłużył, ale myślę, że się wam podobał. O, nawet 50 mm jest, idealnie. Naklejki Dianowe. Fajne logo, mniejsze. No i dobra, ja sobie to poreguluję. No i chyba to byłoby na tyle w tym filmiku. Oglądajcie następne i cześć!